Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Ziół dla Zdrowia. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej. Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy w Krakowie rządził książę Krak, nad Krakowem latał smok wawelski. Smok wawelski zionął ogniem i tym ogniem zabijał mieszkańców Krakowa. Teraz nad Krakowem nie lata już mityczny smok, ale realny smog, który nie ma co prawda ognia w sobie, ale z ognia pochodzi, bo się wydobywa z kominów centralnego ogrzewania. I ten realny smog jest bardzo bogaty, niestety, w toksyczne substancje, takie jak tlenki węgla, azotu, siarki, benzopiren oraz metale ciężkie. I teraz mieszkańców Krakowa, ale nie tylko mieszkańców Krakowa, zabija już realny smog, a nie mityczny smog. Czy możemy jakoś się uchronić przed tym smogiem? No, dzięki Bogu słychać w mediach deklarację rządu, że zakaże stosowania złej jakości węgla w piecach. I to jest rzeczywiście znakomite posunięcie, oby rzeczywiście zostało zrealizowane. Ale co możemy osobiście dla siebie i dla naszych bliskich zrobić? Żeby to zrozumieć, należy zrozumieć, co ten smog, a konkretnie te związki toksyczne, w naszym organizmie złego robią. I zacznijmy od początku. Jeżeli jest w powietrzu pył, to ten pył przede wszystkim drażni nasze śluzówki. Mamy z tego na przykład zapalenie spojówek, które może się nam zrobić nawet alergiczne, bo trzeba pamiętać, że smog jest wysoce alergizujący. Możemy mieć katar, czyli śluzówki nosa mogą być podrażnione. Możemy kaszleć, bo tenże smog jest w stanie takie objawy u nas wywołać. Jeżeli on się przedostanie dalej, na przykład do oskrzeli, no to już sytuacja staje się bardziej groźna. Bo u dzieci chorych na astmę smog może wywołać napad astmy, a tu mamy już zagrożenie zdrowia i życia. Cóż wtedy można zrobić? Ja najczęściej zalecam stosowanie preparatów, które mają w swoim składzie olej z czarnuszki siewnej, ale uwaga, olej z czarnuszki siewnej zamknięty w hermetycznych kapsułkach. I to jest bardzo dobry, naturalny środek antyalergiczny, który ja osobiście u swoich pacjentów małych, zwłaszcza pacjentów, stosuję. Ale jeżeli ten smog zaatakuje osoby starsze, zwłaszcza chore na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, zapalenie oskrzeli, rozedmę, to jest jakby istota tej choroby, wtedy mamy niebezpieczeństwo, iż ten smog wywoła u takich ludzi zapalenie oskrzeli, zaostrzenie się choroby płuc, bo smog powoduje to, że nasz organizm broni się przed nim, broni się wdzierając śluz. I my musimy zadziałać wtedy innymi surowcami zielarskimi. Wtedy dobrze sprawdza się na przykład korzeń prawoślazu, lukrecji, ziele babki lancetowatej. One zwiększają wydzielanie śluzu w naszych oskrzelach. Ten śluz jest w stanie wyrzucić z naszego organizmu zalegający tam pył węglowy. Zatem trzeba też również stosować zioła o działaniu wykrztuśnym, a takim surowcem zielarskim jest na przykład ziele tymianku, więc zwiększ wydzielanie śluzu oraz umiejętnie ten śluz z naszych dróg oddechowych ewakuować. Pyły, które znajdują się w smogu, to bardzo małe drobiny, poniżej 2,5 mikrometra. I te drobiny bardzo łatwo przenikają w nasze drogi oddechowe, ale także przedostają się przez nasze pęcherzyki płucne. Są w stanie dostać się do krwi i tam prowokują przede wszystkim obniżenie odporności. Na jakiej drodze? Otóż na takiej, że muszą te pyły
zostać zjedzone przez nasze komórki żerne naszego organizmu, makrofagi. Te makrofagi, jak zlikwidują drobiny pyłu, niestety tracą swoje własności w dużej mierze i odporność naszego organizmu spada. I wtedy też trzeba tą odporność wzmocnić. Żeby ją wzmocnić, dobrze jest zastosować na przykład ziele jeżówki purpurowej, zwanej też echinaceą. Na temat jeżówki purpurowej znajdziecie Państwo w innych w naszych programach dość dużo, więc nie będę się na temat rozwodził. Innym surowcem naturalnym są surowce pszczele, zwłaszcza miód. Miód i pyłek pszczeli to naprawdę bardzo silne odpornościowe środki, ale również odtruwające. One znakomicie odtruwają z metali ciężkich oraz tych toksycznych substancji, które znajdują się w smogu. Smog jest w stanie sprowokować również stan zapalny w obrębie naczyń krwionośnych. I ten stan zapalny jest w stanie uszkodzić śródbłonek naczyń, tą wewnętrzną warstwę, która w naczyniach się znajduje. Co to może skutkować? Czym to może skutkować? No niestety tym, że możemy mieć uszkodzenie blaszki miażdżycowej i zamknięcie naczynia krwionośnego, co jest konsekwencją tego, może być zawał mięśnia sercowego lub zakrzep tętnicy mózgowej, udar mózgu. Więc już wkraczamy w bardzo niebezpieczne rejony. My najczęściej zalecamy u takich pacjentów stosować jako profilaktykę ekstrakt ze skórek winogron, czyli to, co w istocie znajduje się w winie czerwonym, resveratrol, ale podawany w kroplach, dlatego że on wtedy podjęzykowo wchłania się znakomicie do krwi, nie w kapsułkach, podkreślam, a w kroplach. Więc to będzie chroniło nasz układ krążenia, nasze naczynia krwionośne. Pamiętajmy również o tym, i tak kardiolodzy o tym mówią, że pyły znajdujące się w smogu są w stanie sprowokować zaburzenia rytmu pracy serca. To jest kolejna rzecz, która może być konsekwencją smogu. No, czy myśmy w ogóle przypuszczali, że takie konsekwencje może mieć pył, dym, który leci z naszych kominów? Pyły, które znajdują się w smogu, działają na nasz organizm negatywnie bezpośrednio, czyli w momencie, kiedy wdychamy ten trujący dym, ale także pośrednio. Bo jeżeli na przykład te pyły opadają na okolice naszego domu, czy też na uprawy, bo trzeba pamiętać, że przecież w domach pali się również w marcu, w kwietniu, wtedy, kiedy już rosną nowalijki. Więc te nowalijki są pokryte niestety tymi pyłami. Czyli my zjadamy te toksyczne substancje. Ba, jajka, stwierdzono, że w jajkach znajdują się również substancje toksyczne, bo kura, która sobie chodzi koło domu i zjada trawkę, która koło domu rośnie, a kura będzie tą trawkę zjadała, dlatego że ona musi mieć zielone, w składzie jajek będą również te pyły, które się na tej trawie osadziły, bo na przykład ktoś w danym domu palił sobie złą jakości paliwem. Już w ogóle nie mówię o tym, że ludzie palą o zgrozo śmieci, zwłaszcza śmieci z tworzyw sztucznych i wtedy dioksyny opadają wokół ich domów i ci ludzie najbardziej trują właśnie wtedy się najbardziej, ci co palą, trują się najbardziej i trują swoje rodziny, swoje dzieci, które są wtedy mają zagrożenie astmą czy chorobami nowotworowymi, osoby starsze, które będą się dusić pod wpływem tych toksycznych opadów. Czy to się opłaca? Bo niektórzy mówią, no szkoda spalać te, przecież to szkoda nie spalić czegoś, co można, może być, dać energię. No niestety, zaoszczędzisz 20 zł, a wydasz 20 tysięcy na leczenie. To się po prostu zwyczajnie opłaca. Dlatego apeluję, aby unikać, jak się tylko da, spalania złej jakości paliwa. To naprawdę szkodzi przede wszystkim i najbardziej tym, którzy to czynią. No, mam nadzieję, że ten przekaz trafi do tych ludzi. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.